Kraków. 41 latek zastrzelił matkę i popełnił samobójstwo. Rodzinna tragedia w Krakowie. Syn zastrzelił matkę, a następnie popełnił samobójstwo. 41-letni mężczyzna najpierw zastrzelił swoją 70-letnią matkę, zranił 71-letniego ojca i 44-letniego brata, a następnie sam popełnił samobójstwo w mieszkaniu w jednym z bloków w Krakowie. Jak poinformował w środę 4 listopada, rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń, o rodzinnej tragedii poinformował wcześniej rano ojciec, który zadzwonił na policyjny telefon alarmowy. W mieszkaniu policjanci odkryli zwłoki matki i jednego z synów. Będziemy wyjaśniać, czy było to tak zwane samobójstwo rozszerzone, zaznaczył rzecznik policji. Według niego rodzina nie była notowana przez policję. Funkcjonariusze nie podają informacji o rodzaju i pochodzeniu broni, której użył samobójca. O rodzinnej tragedii jako pierwszy poinformował portal rmf24.pl.